بسم الله الرحمن الرحيم. Właśnie idę na tę dzielnię, skąd pochodzą terroryści, bo zabijali ludzi w Paryżu. Molenbeek to się nazywa. Molenbeek? Coś takiego. Zobaczymy, czy mnie zabiją. Na razie wygląda w miarę normalnie. Nikt do mnie nie strzela, ani nie wybucha. Więc idę. W samym centrum arabskiej dzielnicy, skąd pochodzą terroryści, znajduje się kościół katolicki. Więc nie jest tak źle, jak ogólnie się mówi. Jest nawet biały pan sprzątacz. Więc chyba nas nie wybiją. Nie pozabijają nas. Nie będę musiał chodzić w burce, chociaż mam jakąś szmatkę na głowie teraz. Co więcej, jest bardzo dużo białych, normalnych białych ludzi. Ktoś otwiera prywatną szkołę i dużo krzeseł mu potrzeba. Niestety jeszcze nie ma stołów, ale jest w trakcie kompletowania. No i co? Jestem na tej arabskiej dzielnicy, skąd pochodzą terroryści. Tutaj z tyłu jest nazwa ulicy. Nie wiem, jak to się mówi, więc filmuję. No i co? Nikt mnie nie zabił. Nikt mnie nie zgwałcił. Nie muszę nosić brody, bo nawet by mi nie urosła. Nie jest źle. Nikt nie strzela. Nikt nie gwałci. Żadnych kobiet. Normalni ludzie. Jest nawet biała pani tutaj z kapturku. Ale ona jest biała, obiecuję wam. Jest oczywiście też pani arabka. Tak? O, będzie widać, że jest pani biała. Będzie widać? Widzicie? Biała. Biała mieszka, nikt jej nie zgwałcił. Nie chodzi w burce. Jest nawet druga pani, trzepie pierzynki. Też nikt do niej nie strzela. Jest też pan z bananem, wiadomo. Ale no, tak to już jest na świecie, że panowie z bananami często są czarni. W arabskiej dzielnicy jest nawet sklep ze śmiesznymi rzeczami. Więc oni lubią się śmiać. Najwspanialsza torebka, jaką w życiu widziałem. Dla szafiarek. Zresztą tak samo jak ta. Dla szafiarek. Ta dla sadowników. Ta na safari. Ta dla Anglika. Ta dla poszukiwacza diamentów. Ta dla wojskowego. Ta dla Tomka i dla Ewy. Jasne, że tu jest dużo Arabów. Ale umówmy się, to jest arabska dzielnica. Jak tu nie ma być Arabów? Tak? Ale jak widzieliście, są też biali ludzie. Nikt nikogo nie zmusza, żeby chodził w burce kobieta. Kolesie, nie wszyscy mają brodę. Ja nie mam brody, nikt mnie nie zajebał. Nie jest tak źle. Jak widać, Arabowie normalnie pracują, nie wszyscy podkładają bomby. Bardzo dobrze. Fajna rezydencja pod gołym niebem. Bardzo prymitywna antena satelitarna, ale łapie sygnał. Tak sobie myślę, że do nas nawet jakby uchodźcy przyjechali, to i tak by nie było problemu, nikt by się nie wysadzał, bo generalnie oni są tacy sfrustrowani, bo nie mają szans. A u nas w Polsce wszyscy są sfrustrowani, nikt nie ma szans, nikt się nie wysadza, więc to ich wkurwienie by się rozeszło po kościach. Wydaje. Znalazłem jakiś klub muzyczny. Tutaj zaraz będzie rozkładany mikrofon i będą śpiewać. Przystanek Słoń. Dzielnica jak dzielnica. Nic się nie dzieje. Słyszałem info w telewizji, że policja belgijska nie panuje nad tą dzielnicą. Że po prostu boją się tu wjechać. Generalnie to jest inny świat. Nie widziałem ani jednego patrolu policji. Co więcej, nie widziałem żadnej zadymy i niczego, co można pilnować. Więc chyba te informacje podawane w mediach są trochę z dupy i strony. Szedłem koło meczetu, tam chciałem nagrać, ale pod meczetem stał pan z taką miną, Arab oczywiście wiadomo, z taką miną, że przeszedłem na drugą stronę, bo bałem się. Obstawiam, że tutaj mieszkał ten koleś, jakiś jeden z tych terrorystów. To jest czerwony dywan, kwiaty, tak mi się wydaje. Adres jest nie wiem jaki, bo nie ma numeru, ale generalnie tak obstawiam. Tyle.